Ale wieczór. Właśnie chcę powiedzieć, że już Gosiu, na twój temat niby będę nic nagrywał. Tak napisałaś. Ja wczoraj rozmawiałem z Dorotą z Warszawy. Ona jest mną zainteresowana. Ty jeździsz po świecie, sobie jeździsz, znajdź sobie kogoś innego. Ani mnie, nie będziesz mnie oszukiwała. Nie wiadomo, co ty robisz. Masz pieniądze, mi twoje pieniądze nie interesują. I już teraz nie interesujesz mnie. I usunąłem twój numer. I proszę ciebie, żebyś ty więcej do mnie nie pisała, bo już ja skasowałem twój numer. Ja wczoraj z Dorotą rozmawiałem na żywo. I nie chcę ciebie znać. Zawracasz tylko na mnie głowę. Jakieś tu masz marzenia, masz pieniądze, to mi te pieniądze nie interesują. Mnie interesuje kobieta, życia, jak to się mówi, a nie po prostu jakieś pieniądze. Zarabiaj sobie, znajdź sobie kogoś innego, jakiegoś faceta, sobie będziesz żyła, a nie po prostu. Bo myślisz, nie w domu pokazujesz, że to masz, co ty chwalisz się swoim bogactwem. Ja mam jakieś pieniądze, zarabiam. A ja po prostu wyjadę do Warszawy i u Doroty będę mieszkał. I z Dorotą będę nagrywał, jak będzie miała ochotę. Właśnie kupiła komputer. Całe to wszystko. A paluszek skleczyła. Właśnie się zdenerwowała się, żeby na ciebie wspominać, że to różne jakieś rzeczy, jakieś głupoty. No jeszcze zareklamowałem twoją firmę, całe to wszystko. A chciałaś mnie zabrać. A teraz pojechałeś do Japonii, po świecie sobie jeździsz, rób sobie, znajdź sobie kogoś innego i nim się ogółem zainteresujesz się kimś innym, a nie mną. Bo mi takie kobiety nie interesują, które jeżdżą. Ty chciałaś ułożyć życie ze mną? A to ciebie ogółem nie byłoby całymi dniami w domu. Mi taka kobieta nie interesuje. Że masz dom, całe to wszystko masz w innych państwach też tam masz domy. To dobrze. Masz synkę, sobie znajdziesz kogoś innego, który was będzie się troszczył. A ja ogólnie tobie nie jestem potrzebny. Tak napisałaś? A Rafał to przyjechał, zadzwonił. To przyjechał, jakaś koleżanka zadzwoniła, z Krzyśkiem rozmawiała. On mnie nie nagrywa, on Krzyśka nagrywa. Krzyśek dzwoni i Krzyśka on nagrywa, a nie mnie. Tak powiedziałaś, to sobie znajdź kogoś innego. No i właśnie chcę powiedzieć na ten temat, to jakieś te marzenia masz? Miej sobie marzenia, szukaj kogoś innego. Bo ja chcę mieć
jedną kobietę, która będzie się ogółem martwiła też. Coś robiła, pokazywała właśnie paluszek, skleczyła. A ty wcześniej, Gosiu, no, płakałaś, to płacz. Mnie już ty nie interesujesz. Twoje marzenia były ogółem marzyłaś, ale ogółem do tego nie dojdzie. Do niczego nie dojdzie. Taka mi kobieta nie jest potrzebna. A masz synkę, właśnie rozwód. Powiedziałeś, że będziesz, twój mąż zdradził ciebie. Sama pisałaś. I to ostatni film na twój temat. Bo mógłbym sama napisałeś SMS-a, to więcej nie pisz do mnie. To mógłbym zobaczyłem ten SMS i po prostu usunąłem ten numer. Nie ma twojego numeru. I więcej do ciebie nie napiszę. Wy marzyliście, nie wiem o czym. I taka osoba nie interesuje. Wywyższać się, że ma pieniądze? To ja mam też jakieś pieniądze. Mi ogółem mi niepotrzebne jakieś bogactwo twoje. Mi potrzebna kobieta, którą mogę sobie usiąść, kolację, obiad zrobić z Dorotką. Sama powiedziała Dorotka, że o, ma przyjechać, a zapraszałem ją do hotelu na spotkanie do hotelu. I ma przyjechać. I wtedy właśnie już raz była swoim kolegą. Dwa tygodnie temu. Chociaż zobaczyłem, no, za rączkę złapała mnie. Powiedziała, że chciałaby ze mną ułożyć jakieś życie. Ty masz synkę. To miej sobie. A ja z Gosią będę. Założymy sobie rodzinę. I będziemy normalnie. A sobie znajdę inne zajęcie, bo mi ogółem już się nudzi nagrywanie, bo na tym kanale nie mam reklam. Szkoda. Cały ten, bo mam 29 tysięcy subskrypcji, przekroczyłem. Szkoda mi po prostu tego kanału. Ale mam drugi kanał. To na drugim kanale będę nagrywał. Ten sobie niech odpoczywa. Ten, co tutaj teraz nagrywam. Jak nie, to wyprowadzę się. To założę sobie Dorotku wspólny kanał i
wspólnie będziemy sobie wieczorem nagrywać. Ma też bardzo dobrą pracę. Firmę swoją też ma. Wczoraj na żywo rozmawiałem. Też bardzo zgrabne, bardzo ładne. I ogółem dobrą pracę. Swoją ma. Tak samo jesteś współwłaścicielką swojej firmy. To sobie zarabiaj. Wyjechałeś sobie do Japonii. Może mi taka kobieta żeby nie była w domu. Kobieta musi być w domu. A to właśnie tak się stało w samotności. Nudzi mi się, mogłem już takie życie. Chciałbym coś innego zacząć robić. A nie po prostu wywyższać się. Jak ty, gośku, się wywyższałaś się. Usunąłem twój numer i po prostu nie będę więcej. Nie pisz do mnie, nie mam numeru. Nie będziemy mieli żadnego kontaktu. Sobie układaj z kim innym, szukaj kogoś innego. Sobie będziesz robiła, co będziesz chciała. A nie po prostu. I taka kobieta nie interesuje. Masz takie pieniądze, całe te. No po co mi takie pieniądze? Mi bogactwo nie jest potrzebne. Mi jest potrzebna kobieta, która po prostu usiąść, sobie kolację zjeść, porozmawiać o różnych problemach. Jak to po prostu żyć w spokoju, nie denerwować się, a sama powiedziała, że nie wiem skąd ma numer do... Krzysiek ma numer. On wszystko wyłapał może z telefonu. No to widzicie, kto jest. Później tak to właśnie wychodzi. Sobie z Gosiu ułożę. On mi tutaj już znudziło mi się mieszkać. Tu nie ma warunków. Krzysztof nic nie robił, byłem. Tylko je. Nagrywa. Mam w takim kurwa śmietniku mieszkać, kurwa. Po co mi, że zameldowany jestem? To mnie też nie interesuje. Zabierze mnie Gosia. Ma przyjechać. Nie w ten weekend następny. Zapraszam właśnie do hotelu. Na kolację ze śniadaniem. No wtedy można sobie porozmawiać. Można się przytulić, będzie miała ochotę. Bo tak samo jak kobieta, tak samo jak mężczyzna pragnie mieć miłą, sympatyczną osobę, która po prostu na każdy temat można rozmawiać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jest po trzeciej, się obudziłem, bo zobaczyłem SMS-a. Pojechałaś sobie do Japonii, sobie jeździ po świecie. Mnie to ogółem... Tak jakbym był z tobą, no
A ty jeździsz, nie wiadomo co ty robisz. No, jesteś ładną kobietą, jest tyle facetów, sobie rób z tymi facetami co byś chciała. I o mnie to zapomnij, że po prostu to jest ostatni film na ten, na twój temat. Już nie będę się wypowiadał. Ja ciebie nie obraziłem. Po prostu odsunęłaś się. Sama powiedziałaś, że więcej do mnie nie pisz. To nie będę do ciebie więcej pisał, bo to bez sensu jest. Sobie żyj. I sobie szukaj faceta, który cię będzie szanował. Bo ogółem możemy tylko zostać znajomymi. A ja chcę, żebyś ty wcale nie oglądała moich filmów. Możesz ten sobie obejrzeć. Nie, ogólnie interesujesz już. Tak napisałaś SMS-a. To właśnie było widać, że jak szanowałaś, wymyślałaś jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. Że masz to, masz tam, to, to. Ja na bogactwo nie, żadne nie idę. Ja chcę mieć kobietę, która będzie mnie szanowała. Tak samo jak ja będę szanował kobietę. A ty tak napisałaś, aż Rafała, a Rafał to przyjechał, zadzwonił Krzysiek, żeby przyjechać, że film, bo tam dwa listy, całe te wszystko, żeby nagrać. To jeszcze ta Rafała jakaś koleżanka zadzwoniła, to z Krzyśkiem też rozmawiała. Krzysiek, Rafał to do Krzyśka przyjechał, a nie do mnie. A ty tak powiedziałaś. A że on w takie miejsce jeździ, takie rzeczy nagrywa. O, i na ten temat to właśnie chcę powiedzieć. Obraziłaś mnie. Wy lubicie obrażać, wywyższać się. To już jest koniec z tym. Znajdź sobie kogoś innego i odczep się ode mnie. I więcej do mnie nie pisz, bo już to był ostatni film na twój temat. Rób co chcesz.